Radio Zielona Góra 97 i 1 FM. Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia. Stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdą środę o 12.30 na 97 i 1 FM. Wokół miasta. Zaprasza Janusz Życzkowski. Program Wokół Miasta, jak zawsze w środę o 12.30, Janusz Życzkowski, kłaniam się. Dziś program na żywo ze skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Lisiej. Zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać o trasie aglomeracyjnej. Inwestycja zapowiadana przez lata ruszyła w poniedziałek. W poniedziałek to symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Natomiast cała inwestycja potrwa wiele miesięcy i te wiele miesięcy na pewno upłyną także na dyskusjach, czy droga w ten sposób realizowana ma sens, jest zasadna, czy ta inwestycja jest potrzebna. Dziś spotykamy się w tym miejscu i rozmawiamy celowo z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą tutaj przy ulicy Dąbrowskiego, dla których pojawienie się drogi tutaj w tym miejscu oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że przyniesie może jakieś ożywienie w okolicy, może zmieni się ta okolica, wiadomo, nowa droga, nowe chodniki, nowa infrastruktura, to wszystko może ładnie wyglądać, ale z drugiej strony pojawiają się wątpliwości i pytania o rozwiązania komunikacyjne, które po prostu budzą bardzo duży sprzeciw. Ze mną tutaj w tej chwili mieszkańcy, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Bardzo proszę, przedstawcie się Państwo. Kazimierz Mazurkiewicz. Renata Kuprowska. Eugeniusz Kubiś, firma Motorex. Państwo prowadzicie działalność tutaj w okolicy. Mamy ze sobą również plany. Plany i wiemy, jak droga będzie przebiegać. Zgłaszaliście Państwo także wcześniej władzom miasta, radnym, swoje wątpliwości. Czego, bo tych wątpliwości jest wiele, możemy je w jakiś sposób podzielić, pogrupować. Czego one głównie dotyczą? Ja napisałam w 2014 roku w imieniu swoim i 150 osób, które się podpisały pod pismem, które ja złożyłam, pismo, taką petycję do Rady Miasta w sprawie nowo budowanej ulicy aglomeracyjnej. Ujęłam tam głównie 6 punktów. Pierwszą rzecz, o którą nam chodziło, to o to, że zorientowaliśmy się, że będzie brak przejazdu przez ulicę Dąbrowskiego, o czym nikt nas wcześniej nie powiadomił. To znaczy osoby, które do tej pory jeżdżą sobie swobodnie z jednego końca Dąbrowskiego na drugą, traktują tą drogę jako drogę przelotową. W tej chwili, zgodnie z tymi nowymi rozwiązaniami, to potwierdza plan, będą musiały prawoskrętem dojechać do ronda, zawrócić, by dalej kontynuować podróż ulicą Dąbrowskiego. Dokładnie. Co nie dość z jednej strony natęży ruch, prawda, bo jadąc z ulicą Dąbrowskiego od Śródmieścia tutaj do nas, nie wiem, zrobimy pół kilometra, a tak będziemy musieli zrobić 1,5 kilometra, tak? Więc ja mam w ramach działalności mam piekarnię, gdzie ruch odbywa się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Potężne spaliny, dodatkowy ruch. No i koszty. I oczywiście koszty. Nie ukrywam, że tutaj po naszej stronie, tak, czyli na północ jakby od trasy aglomeracyjnej, jest dużo małych firm usługowych przede wszystkim, które prowadzą różnego rodzaju usługi typu wymiana opon, jak i żaluzje, rolety, kosmetyczki, handel detaliczny i tak dalej. Kto będzie chciał tutaj przyjechać? Macie Państwo wątpliwości? Pan także tutaj prowadzi działalność. Tak, jak najbardziej i uważam, że takie rozwiązanie, jeżeli zostanie rzeczywiście zrealizowane, to odetnie nas od centrum miasta, od głównej naszej bazy, czyli głównego ośrodka naszych klientów. Czyli jeżeli taki klient pomyśli, że będzie musiał objechać powiedzmy taki odcinek drogi, to pojedzie w inne miejsce. My zostajemy skazani i praktycznie de facto ta część ulicy Dąbrowskiego, czyli odplanowanej
aglomeracyjnej do ulicy Jana Skolna powstanie martwą strefą, zostanie martwą strefą, w której padną nasze biznesy. Ja jestem zdeterminowany tym, dlatego że dla urzędnika to jest sprawa taka sobie jakaś tam, a dla nas to jest być albo nie być. Dla tych firm, które tutaj są zlokalizowane przy ulicy Dąbrowskiego, jest to sprawa być albo nie być. To był pierwszy punkt, a więc przecięcie ulicy Dąbrowskiego i te wątpliwości. Jakie są kolejne wątpliwości, które państwo tutaj przedstawiacie? Dodatkowym tematem jest przejście dla pieszych, które dotychczas, tak jak, no, jak widać na załączonym obrazku, są aż dwa, które pozwalają dzieciom bezpiecznie dotrzeć, dzieciom i rodzicom z dziećmi do przedszkola, bezpiecznie przez ulicę Lisią. Mhm. Jak to zostanie rozwiązane w nowym projekcie? W nowym projekcie, niestety, żeby pokonać ulicę, przejść przez ulicę aglomeracyjną przyszłą, trzeba będzie iść ulicą Dąbrowskiego, po stronie ulicy Nieparzystej, numerów nieparzystych, przejść na drugą stronę ulicy Dąbrowskiego, przejść przez ulicę aglomeracyjną do Wysepki, następnie od Wysepki dalej pokonać ulicę aglomeracyjną i wrócić jakby po drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy Lisiej. Więc teraz dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych, które są między innymi obwarowane progami zwalniającymi, nie będzie ani świateł, ani progów zwalniających, tylko do pokonania wiele przejść dla pieszych, zwłaszcza dla małych dzieci, bo tu jest szkoła podstawowa, nie gimnazjum, nie liceum, tylko szkoła podstawowa i przedszkole. Najdziwniejsze jest to, że to nowe planowane przejście zostało tak zlokalizowane, żeby jak najbardziej utrudnić ruch pieszy. Celowo chyba zostało to zrobione tak, żeby pieszy, który do tej pory miał do pokonania powiedzmy 25 metrów z jednej strony na drugą, będzie musiał pokonać około 100 metrów koło, obchodzić przez Wysepki i tak dalej. Takie rozwiązanie. Uważam, że to jest najgorsze, co może być. Będzie tutaj nagminnie łamane prawo o ruchu drogowym i podejrzewam, że na pewno nie jeden wypadek komunikacyjny. Zwracam się teraz do pana Eugeniusza, bo pan prowadzi działalność po tej drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego, czyli tej, która zostanie jakby po stronie związanej z centrum miasta. Jak pan ocenia, także jako praktyk, osoba doświadczona w prawie o ruchu drogowym, także obserwator tego, jakie jest natężenie ruchu drogowego, jak ta droga wpłynie na rozwiązania komunikacyjne w mieście? Jestem tu już 24 rok ze swoją firmą. Zapyziałej jakiejś takiej odludnej, bocznej ulicy zrobiła się tu bardzo atrakcyjna ulica. Mamy dwie firmy informatyczne, mamy Urząd Miasta, mamy mnóstwo innych firm, mamy piekarnię, która bardzo atrakcyjnie się rozwinęła i szereg innych firm. I nagle jakby wkroczyło Ministerstwo Dziwnych Kroków. Chcą nam tutaj zrobić usprawnienie, które polega na kolosalnym utrudnieniu za ogromne pieniądze. O charakterze utrudnień koleżanka już powiedziała. Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli się zastanowimy, to ta droga od ulicy Batorego tutaj do Lisiej i to rondo przy ulicy Alei Zjednoczenia, to w zasadzie ono będzie służyło w taki dziwny sposób, bo po to, żeby ci ludzie, którzy dotychczas jeździli na wprost i znikali, mogli po prostu przejechać przez ulicę Dąbrowskiego, co dotychczas się odbywało bez przeszkód, to jakby ta droga aglomeracyjna została zbudowana specjalnie po to, żeby w dziwaczny sposób mogli przejechać. Po prostu taka szykana. To nie jest coś ułatwienie. Kiedyś zajmowałem się trochę kartingiem, moja córka przez szereg lat uprawiała i tam też stosowano szykany w sportach motorowych, ale chyba nie o to chodzi, żeby budować za gigantyczne pieniądze szykany, tylko żeby ułatwiać ludziom życie. I takim ułatwieniem byłaby być może połączenie z ulicą Batorego tutaj i pozostawienie, być może jakieś takie trochę poprawienie tej drogi, ale zostawienie jej dwupasmową, bo budowanie w hydraulice jeszcze nie widziałem, żeby z maleńkiej rury przechodziło się w wielką rurę. Tu z jednojezdniowej dwupasmowej drogi przejdziemy w czteropasmowej tylko po to, żeby nie szło jeździć na wprost, tylko trzeba było zawracać. No dobrze, ale miasto tłumaczy, że to wszystko ze względu na perspektywę rozwoju ruchu w mieście, że po to należy wybudować ten, no może niezbyt długi, kilometrowy odcinek czterojezdniowy,
mając na względzie dalszy rozwój miasta. Tylko jak chciałem zauważyć, właśnie te czteropasmówka będzie służyła tylko i wyłącznie powiedzmy temu, że rozwiąże problem wynikający z tego, który sama stworzy przez swoją tutaj konstrukcję, ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Chodzi o relacje ludzie zarządzający miastem, a mieszkańcy. Coś tu się komuś chyba pokręciło i pomyliło. Role się, nie wiem, trzeba może trochę okna szerzej otworzyć w magistracie i żeby trochę powietrza od ludzi z miasta doszło, ponieważ 3 lata temu bodajże wypowiadaliśmy się na temat bezsensowności tych rozwiązań i przez te 3 lata nie zrobiono kompletnie nic. I właśnie w zasadzie to mnie najbardziej oburza. Ja odnoszę wrażenie, że przyszła pora wydania pieniędzy unijnych i teraz albo nigdy i nagle ktoś się obudził i po prostu wyjął stare plany, nic nie zrobił, jeżeli chodzi o konsultacje i poprawienie i chce zrealizować, mówię, rozwiązanie rodem z Ministerstwa Dziwnych Kroków. Dodam tutaj, że koncepcja ulicy aglomeracyjnej powstała w latach bodajże koniec lat 60., czyli za Gierka, kiedy zupełnie inna koncepcja komunikacyjna była w mieście, w Zielonej Górze i teraz nagle próbuje się to zrealizować w imię czegoś, co dla nas tutaj jest niezrozumiałe, tym bardziej, że to dla tu prowadzących działalność ludzi jest kolosalne utrudnienie. Być może dla kogoś to będzie ułatwienie, nie dla nas. Pani Renato, tutaj wiemy także, że zostaną wyburzone pewne kamienice. To znaczy ja słyszałam, że tutaj po tej stronie mają być wyburzone te budynki. Mamy informację o tym, że tutaj narożna kamienica zostanie wyburzona zupełnie. Osoby, które prowadzą tam tak działalność gospodarczą, twierdzą, że nie zostały o tym poinformowane. To zaskakujące w sumie. To znaczy, ja powiem tak, ja z mojej strony zostałam poinformowana przez Urząd Miasta, ponieważ mi też zostanie zabrany część gruntu. Zostałam jeszcze w styczniu o tym poinformowana. Ale zostanie wypłacona rekompensata jakaś? Wie pan co, jest to tak mały kawałek ziemi i tak mało atrakcyjny, że to są groszowe tematy. W ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak? Bo to będzie na końcu tutaj moich nieruchomości, na rogu z ulicą Węglową. Tam to wszystko jedna wielka ruina jest, tak? Także, bo tam miasto w ogóle nie inwestuje. Ulica Węglowa wygląda jak 100 lat temu za Niemca. Nadal jest ulicą, szutrową, tak? A mieszkańcy, którzy tam mieszkają, nadal korzystają z szamba w Śródmieściu. Dodam tylko, że to rozwiązanie, które tutaj jest przy ulicy Dąbrowskiego, również w jakiś sposób rzutuje na rozwiązanie, które jest zastosowane przy ulicy Lisiej. Tam również mieszkają ludzie, mieszkańcy tego miasta, którzy będą musieli w jakiś sposób przedostać się do części tej lepszej Zielonej Góry, czyli do centrum. Żeby się przedostać, będą musieli pokonać albo tam, podejrzewam, do ronda nowego, albo przez ulicę Dąbrowskiego. Nie wiem, jak wygląda przejście tutaj do szkoły. Czy tutaj będzie jakieś planowane? Coś tam jest planowane, ale niebezpieczne, tylko zwykle oznakowane. Dobrze, to jeszcze pytanie, bo tak zerkamy w stronę ulicy Lisiej, a tutaj sporo samochodów, które po prostu używają tego odcinka jezdni, także parkingu po lewej stronie. Po prostu trzeba gdzieś zaparkować auto, jak wiemy, z miejscami parkingowymi jest problem. Ta nowa inwestycja może planuje powstanie nowych parkingów w okolicy? Ja doliczyłam się tutaj w tej okolicy, gdzie teraz tu te samochody parkują, prawda? Przed sklepem tutaj, więc tutaj będzie 12 miejsc parkingowych. Planie. 12, planie, tak? Planie. Na ten moment parkuje, jak widać, 3... 6, 7, 8, 9, 10, no akurat dokładnie w tym momencie 12 aut, tak? Ale mogłoby się zmieścić prawdopodobnie generalnie jeszcze. Na co dzień parkuje tutaj więcej samochodów, 20 tak? Samochodów. Ten tutaj, które parkują wzdłuż samochodu, wzdłuż ulicy, będą musiały sobie znaleźć inne miejsce. Ulica Węglowa, o której żeśmy wspomnieli, która wygląda tragicznie, jest ulicą Szutrową, już jest calutka. Południowych, zastawiona samochodami w obie strony, można przyjść zobaczyć, ponieważ jest tutaj mnóstwo właśnie, jak pan wspomniał, firm informatycznych i tak dalej, których pracownicy po prostu szukają miejsc parkingowych i generalnie zastawiają całą tą ulicę Węglową, więc jedyną możliwością będzie chyba dalsze jakieś dostawianie tych samochodów nad ulicy Węglowej, tak?
Ja bym jeszcze bym wrócił do pana Eugeniusza i do natężenia ruchu, bo to jest jakby koronny argument dotyczący jakby powstania tej inwestycji drogowej, że po prostu trzeba rozładować ruch w mieście. Dzień dobry, witamy pana również. Dołączył się pan. Dobrze, to nie pomożemy panu w tej chwili. Natomiast pana Eugeniusza pytam o ten ruch i natężenie ruchu. No, natężenie ruchu powiedzmy jest tutaj dość spore i na pewno, powiedzmy, mówię, połączenie z ulicą Batorego, z tym rondem, drogą dwupasmową miałoby sens. Natomiast sposób rozwiązania tutaj, powiedzmy, tego ruchu powoduje, że będziemy mieli po prostu taki sztuczny ruch. Po prostu ludzie zamiast przejechać w ciągu sekundy skrzyżowanie, żeby to samo osiągnąć, będą musieli kilkaset metrów jechać w jedną stronę i wrócić kilkaset metrów z powrotem, żeby w efekcie pokonać do przodu w celu osiągnięcia swojego dotychczasowego celu 15 metrów. Czyli żeby pokonać 15 metrów, będą musieli dokładać, nie wiem, z 800 metrów, z kilometr właśnie przez tą dziwną organizację ruchu, na co zwracaliśmy uwagę 2-3 lata temu i właśnie jestem właściwie, szczerze mówiąc, mocno oburzony. Jak można było totalnie, kompletnie to zignorować? Przecież w końcu, nie wiem, dla kogo jest miasto. Czy miasto jest dla mieszkańców, a władze to są wynajęci ludzie, których wybraliśmy do zarządzania? Czy my jesteśmy tutaj po prostu jakimiś takimi kukiełkami na planie i firmy też są jakimiś, powiedzmy, pudełkami? No, panie Kaliszuk, coś pan to dziwnie wykombinował. Przywołał pan wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, z którym dziś przed południem rozmawiałem, bo zapraszaliśmy przedstawiciela Urzędu Miasta, ale akurat te osoby, które zajmują się tym obszarem, dziś nie mogły uczestniczyć w tym programie. Usłyszałem takie sformułowanie, że droga powstanie, to jest już pewne. Natomiast to, jakie rozwiązania komunikacyjne ostatecznie zostaną tutaj wdrożone, to jeszcze może być przedmiotem dyskusji. Nas takie stanowisko absolutnie nie satysfakcjonuje, ponieważ tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, dla pana Kaliszczuka jest to temat do rozważań w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Dla nas, dla biznesu jest to być albo nie być. Każdy dzień to jest strata. Każdy dzień działalności pana Kaliszczuka w tym kierunku to jest nasza strata. To jest, powtórzę jeszcze raz, może za ostro, być albo nie być firm. Bo pan Kaliszczuk ma czas, żeby zastanawiać się przez pół roku, a my przez pół roku nie wytrzymamy tutaj, przy takiej organizacji ruchu. I to jest najważniejszy problem naszego na dzień dzisiejszy. Proszę, niech pan prezydent miasta, pan Janusz Kubicki podejmie decyzję albo złoży oficjalną deklarację, że nasze postulaty zostaną uwzględnione. I to wszystko. My nic więcej nie chcemy na dzień dzisiejszy. Pani Renato. Ja tylko chciałam dodać, że w sprawie tego odciążenia ruchu jakby, tak, że ta ulica ma ułatwić ruch. Tylko ja nie wiem, komu ma ułatwić ruch. Bo rondo Batorego, zarówno rondo, które będzie budowane na Alei Zjednoczenia, będą rondami bardzo obciążonymi, bo ulica zarówno Aleja Zjednoczenia, jak i Batorego, są ulicami, które w godzinach szczytu najtrudniej przejechać, tak? Oprócz Konstytucji 3 maja. I dociążanie ich kolejnym ruchem tutaj, które mogłoby być obsłużone przez ulicę Dąbrowskiego, wydaje mi się bez sensu. No ale ja jestem tylko, wie pan, no blondynką, tak? To jest program na żywo i rozmawiamy. Ja też rozmawiając z państwem myślę i staram się, nie wiem, może znaleźć jakąś jednak, nie wiem, dobre rozwiązanie. No bo tak, pójdzie ruch od ulicy Dworcowej, od Batorego, który do tej pory omijał te okolice, ponieważ no wiadomo, Batorego, do Ronda, tam dalej inne zupełnie kierunki. To samo od ulicy Zjednoczenia, od marketów, może właśnie jednak przyjadą nowi klienci i nie wiem, będzie łatwiej dojechać. Ale tutaj nie chodzi o to, znaczy akurat ja w tym momencie nie mówię o klientach, ja mówię ogólnie o samym życiu przy tej ulicy, tak? Bo odcinanie nas w ten sposób po prostu utrudni nam takie codzienne życie, bo ktoś jadąc ulicą, aleją aglomeracyjną, tak, pokona ją, nie wiem, w ciągu 5 minut powiedzmy, tak, chociaż na pewno krócej, tak, i pojedzie i zapomni. Ja natomiast tutaj prowadzę działalność 7 dni w tygodniu,
przez 24 godziny na obie. Ja tutaj w różnych godzinach bywam, tak? I mi to, że nie będzie zwykłego przejścia dla pieszych, tak jak jest dotychczas, że nie będę mogła pojechać do miasta, tak? Nie wiem, do swoich sklepów firmowych, do tak dalej, to mi po prostu zwyczajnie wydłuży tą działalność, tak? Wydłuży mój czas, który będę musiała poświęcić tej działalności. Wydłuży eksploatację, znaczy przebieg samochodów, tak? Bo moja działalność, nagle koszty wzrosną, bo ja mnie zamiast pokonując do jakiegoś tam sklepu kilometr, będę musiała jechać 5. Nie mówiąc już o spalinach, teraz są takie modne tematy, tak? Jak smog, jak właśnie dbanie o środowisko. No gdzie tu jest? Te argumenty w ogóle do nikogo nie trafiają, tak? Pan redaktor wspomniał bardzo humorystycznie o nowych klientach. Mi się wydaje, że pan sugeruje, że nowi klienci będą bardziej inteligentni od tych starych, którzy sobie nie będą mogli poradzić z przejazdem, natomiast nowi sobie w piękny sposób poradzą, a to uważam, że jest błędne założenie. Panie Eugeniusz. No, ułatwienie, rozwój sieci komunikacyjnej jak najbardziej, ale z głową, z sensem, a to wygląda na misia naszych czasów. Niedawno widziałem rekonstrukcję cyfrową misia, polecam włodarzom miasta. Albo to będzie ilustracja ich prawdziwego sposobu myślenia, albo rzeczywiście po prostu poruszy ich to trochę i nie będą chcieć stać się bohaterami nowego misia na tle Zielonej Góry. Bo to naprawdę zbliżają się, zdaje się, wybory samorządowe. Wydaje mi się, że to będzie po prostu duży problem dla władz. No chyba, że po prostu już się znudzili sprawowaniem władzy w Zielonej Górze. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze raz do pana prezydenta Janusza Kubickiego, że taka organizacja ruchu na skrzyżowaniu tutaj, tym, które jest planowane, doprowadzi do takiej samej sytuacji albo takich samych groteskowych zachowań ludzi tutaj, jak kiedyś przy CRS-ie, gdzie z rzeźbą były podobne zadymy, śmiech na całą Polskę. Tak samo my doprowadzimy do tego, że tutaj też będą ludzie z Polski oglądać, jak władze w Zielonej Górze potrafią wspaniale zorganizować ruch i życie ułatwić życie mieszkańcom. Lepsi od Monty Pythona. No to zobaczymy, bo mają... elementy humorystyczne. No nie, no tyle, przepraszam, wchodzę w ale słowo. Śmiech tyle, przez łzy. Tyle tylko zostało, to jest akt rozpaczy, bo byliśmy na sesji miejskiej, gdzie wszystkim radnym przedstawialiśmy nasze problemy. Ucichło, panowie z komisji, nie wiem, jak ta komisja, jaki to nazwy, jakieś infrastruktury czy czegoś, no powiedział, no nic komisja nie mogą rozwoju, zrobić, tak. Bo temat już jest tak daleko zaawansowany, że na tym etapie to nie podlega żadnym możliwym modyfikacjom, rozwiązaniom. A my niestety musimy tu żyć, panie prezydencie. A pan prezydent swoją funkcję sprawuje okresowo. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę, za przedstawienie naszym słuchaczom tego punktu widzenia i tej sytuacji właśnie tutaj, okolice ulicy Dąbrowskiego. Pani Reto, chciała pani jeszcze coś dodać? Ja tylko chciałabym zaapelować prezydenta, zarówno pana Kubickiego, jak i pana Kaliszuka. Bardzo prosimy w imieniu mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą, prosimy, pochylcie się nad tym projektem, zróbcie bezpieczne, naprawdę bezpieczne, ze światłami przejścia dla pieszych, bo naprawdę będzie tragedia. I prosimy, zróbcie dla nas te światła, tak, bo naprawdę... Normalne skrzyżowanie. Normalne skrzyżowanie. Jesteśmy tu wszyscy zielonogórzanami. Ja jestem rodowitą zielonogórzanką. Płacę podatki i jak tutaj, jak wszyscy oczywiście. Bardzo apelujemy, no, zróbcie światła tak, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować jak dotychczas, żeby droga nas wszystkich łączyła, a nie dzieliła. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę, jeszcze raz za przedstawienie tej sytuacji. Program Wokół Miasta na żywo z Dąbrowskiego, krzyżówka z Lisią. Do tematu na pewno będziemy wracać na 97.1 FM. Dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień w środę o 12.30. Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia. Stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. Każdą środę o 12.30 na 97.1 FM. Wokół miasta. Zaprasza Janusz Życzkowski.